Witam serdecznie. Dzisiejsze wideo jest próbą szybkiej odpowiedzi, szybkiej reakcji na komentarz jednego z Was pod moim ostatnim filmikiem pod tytułem Reakcja szczurków na mleko sojowe. Zostałam tym samym sprowokowana do rozpoczęcia tematu mleka na biału i w sumie bardzo się z tego cieszę. Jak wiecie, mleko na biał to temat rzeka dla każdego weganina. Można naprawdę bardzo dużo mówić, przede wszystkim chyba na temat negatywnych konsekwencji zdrowotnych picia mleka. Można również rozmawiać o kontrowersjach na ten temat, o sprzecznych zdaniach. I ja bardzo chętnie w ten temat wejdę. I myślę, że dzisiejszym odcinkiem właśnie rozpoczynam serię filmów na temat mleka i nabiału na moim kanale. Oczywiście, jako wegankę mnie najbardziej interesuje los zwierząt, z czym wiąże się pozyskiwanie mleka, z jak ogromnym cierpieniem moralnym i fizycznym. Myślę, że naprawdę warto zostać ze mną, ponieważ wydaje mi się, że niektóre aspekty całej tej sprawy mogą być dla Ciebie nieznane, może zaskakujące. Ja sama wciąż nowych rzeczy się dowiaduję i też niektóre rzeczy mnie zaskakują. Myślę więc, że to będzie ciekawa seria. Tymczasem dzisiaj absolutnie wstępnie chcę się ustosunkować do wypowiedzi, która się pojawiła na moim kanale. A żeby ułatwić sobie sprawę i nie szukać reprezentacji wizualnej każdego mojego zdania, po prostu, przyznam się, poszłam troszeczkę na łatwiznę i patrzymy na mężczyznę, który pije mleko. Jakież to rozkoszne, prawda? Dlaczego zdecydowałam się na ten filmik? Bo rozbawił mnie tytuł. Zatytułowano ten filmik, że są to relaksujące dźwięki picia mleka. Relaksujące dźwięki siorpania. Jakież to kojące, prawda? No więc zanurzmy się w te kojące dźwięki i przyjrzyjmy się owemu ciekawemu komentarzowi, który mnie zafrapował, i wysłuchajcie mojej odpowiedzi na to. A zatem ta osoba ma mocno, głęboko i trwale zakodowane, że mleko jest dobre, smaczne, zdrowe, naturalne. To naturalny pokarm dla każdego człowieka, szczura. No zapewne wielokrotnie zaobserwował w naturze szczury dosane do sutków krowy. To przecież taki naturalny widok. Na co dzień obserwuję to zapewne u siebie na wsi. Dla osoby tej jest to naturalne. Ma to wryte. Przyjrzyjmy się innemu komentarzowi, jeszcze innej głosicielce diety mięsnej. Zobaczmy, jak głęboko jej wryło się w mózgownicę, że mleko jest takim naturalnym wyborem. Oboje są zgodni w kwestii tego, że lepsza byłaby dla tych szczurków śmierć, bo przecież mówimy o szczurkach uratowanych od hodowcy węży, szczurkach przeznaczonych jako żywy pokarm dla węży. Oni jednak zgodni są co do tego, że to byłby lepszy los skończyć swój byt w paszczy węża, aniżeli trafić do domu weganki, która podała im mleko sojowe. Jakież to straszne! Sama z dumą przyznaje, że swoim psom podaje mleko kozie. I oczywiście rekomenduje mleko krowie. Też pisze, że jest to alternatywa dla zwierząt. Dlaczego? Dlaczego tworzy taką rekomendację? Przypomnijmy, że jest to autorka własnego kanału, udziela rad ludziom, uczy ludzi, jak zdrowo siebie odżywiać, jak zdrowo odżywiać swoje zwierzęta. Ludzie jej słuchają, jedzą surowe mięso. Jedna z jej słuchaczek
idąc za jej radą, najadła się surowego mięsa i się po prostu zatruła. No całe szczęście, że przeżyła, bo przecież mogłaby równie dobrze tego nie przeżyć. Zwierzętom także rekomenduję swoje zalecenia dietetyczne. I teraz mam pytanie. Która z nas wydaje się Wam bardziej zaślepiona ideologią, która nie sprawdza faktów? Przypomnijmy może króciutko mój filmik. Poza tym, że był to filmik z gatunku słodkie zwierzaczki, w swoim filmiku prezentowałam przede wszystkim, jakie urocze są moje szczurki, kiedy walczą, odpychają się rączkami, pijąc mleko. Akurat w tym przypadku sojowe, bo przecież mogło być inne, owsiane, jakiekolwiek, to nie, w zasadzie nie to było tematem. Przede wszystkim pokazałam, jak urocze są moje szczurki. Ale przy okazji powiedziałam, że zdecydowałam się na podanie mleka sojowego po konsultacji z lekarzem weterynarii, bo akurat tego dnia byliśmy u weterynarza, po raz pierwszy obejrzał moje szczurki, zbadał, oczywiście potwierdził, że są zdrowe i rozmawialiśmy na temat diety, zdrowej diety dla szczura. Lekarz potwierdził, że jak najbardziej dieta szczura może być stuprocentowo wegańska, nie potrzebują żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i sam zaproponował tofu i produkty sojowe jako jak najbardziej odpowiedni produkt dla szczura. I po rekomendacji lekarza podałam im tego dnia mleko sojowe. Natomiast Magdalena, czy ona sprawdziła, czy psu wolno podawać mleko? Bo gdyby tak uczyniła, to od razu by wyczytała, że nie, nie, absolutnie nie. Za chwilę zerkniemy sobie, ale sami możecie też to sprawdzić. Wpiszcie w wyszukiwarkę, czy psu wolno podawać mleko, krowie, kozie, jakiekolwiek mleko. Po drugie, czy obie te osoby, które tak bardzo mnie krytykują i są tak święcie przekonane, że szczur na pewno nie tylko, że wolałby mleko krowie, ale jeszcze, że to byłby optymalny i taki mega naturalny wybór dla szczura. Czy ktokolwiek z nich sprawdził, czy wolno podawać szczurom mleko krowie? Bo znów, gdyby ktokolwiek z nich się pofatygował, dowiedziałby się, że nie. Wprawdzie w małych ilościach hodowcy podają odrobinę jogurtu. No, ilość się liczy, więc faktycznie nieznaczna ilość jogurtu, zwłaszcza jogurtu, ponieważ jogurt już ma obniżoną zawartość laktozy, nie daje to żadnych drastycznych skutków ubocznych, ale generalnie co do zasady odpowiedź brzmi nie i na profesjonalnych stronach dotyczących zaleceń żywieniowych dla szczura wszędzie wyczytacie, że nie, nie wolno podawać mleka krowiego szczurom. A zatem skąd się bierze ten tok myślenia tych dwojga osób? Nie uważacie, że padli oni ofiarą propagandy mlecznej? Skąd ich takie dogłębne przekonanie tak bardzo dogmatyczne i fanatyczne wręcz, że żadne z nich nawet się nie pofatygowało, żeby sprawdzić fakty. Komentując wideo o szczurkach, nikt nie sprawdził, czy wolno podawać mleko krowie. Osoba chwali się, że podaje mleko kozie swoim psom i też głosi wszemi wobec, że mleko jest super jako pożywienie dla zwierząt innych gatunków. Też nie pofatygowała się w ogóle, żeby to zweryfikować. A teraz proponuję, sprawdźmy, czy i ty uległeś mlecznej propagandzie. Sprawdźmy, czy i twoja psychika została zmanipulowana przez twórców tejże propagandy. Zerkniemy za chwilę na tabelę z zawartością makroskładników w mlekach różnych gatunków. Byliśmy wszyscy uczeni, wpajano nam, że mleko krowie jest wspaniałym, doskonałym źródłem białka, wapnia. Prawda? Zerknijmy, jak się przedstawia mleko krowie pod względem swojego składu, zawartości składników odżywczych na tle mlek innych gatunków. Grafika ta była długa w pionie i wąska, dlatego podzieliłam ją na pół. I połowę widzicie po lewej stronie, część innych gatunków po prawej stronie.
Niektóre są podwojone, ponieważ precyzyjnie w połowie nie przecięłam tego, tylko w jakimś tam przypadkowym miejscu, tak jak na to sam rozmiar tego kadru na to pozwolił. Mniejsza z tym, myślę, że rozumiecie doskonale tą grafikę i jej sens. Jeżeli chodzi o zawartość laktozy, gatunki zostały poszeregowane według od najwyższej zawartości laktozy do najniższej. Czyli gdybyśmy chcieli poszukiwać mleka takiego gatunku, który da nam najniższą zawartość szkodliwej dla ludzi laktozy. Przypomnijmy, że absolutna większość ludzi na świecie nie toleruje, nie trawi laktozy. Jest tylko niewielki odsetek ludzi, którzy mogą bez przeszkód pić mleko krowie przy takiej zawartości, jaka ona w tej chwili jest, bez jakichś dramatycznych dolegliwości. A zatem, gdybyśmy się kierowali zawartością laktozy, absolutnie najlepsze byłoby dla nas mleko delfina, królika, bobra, foki szarej, niedźwiedzia polarnego, szczura, psa. Koza jest w kolejnej, następna w kolejce, a przecież my już wierzymy, że mleko kozie jest dla nas korzystne. Zobaczmy, ile innych gatunków daje nam mleko o znacznie bardziej korzystnym składzie, i takim gatunkiem jest właśnie szczur. Okej, i teraz moje pytanie. Czy skoro tak bardzo uważasz za naturalny swój pokarm, mleko krowie, czy równie naturalnie, chętnie wypiłbyś mleko szczura? Wyobraź sobie, że właśnie podaję tobie szklankę mleka szczura i mówię: popatrz, zdobyłam dla ciebie mleko o zdecydowanie lepszych parametrach odżywczych, bo nie tylko, że mamy tutaj mniej laktozy niż w mleku krowy. Mamy absolutnie wielokrotną zawartość białka w porównaniu do mleka krowiego. Zobaczmy, że w mleku szczurzym tego białka jest aż 9,2%. Podczas gdy w komercyjnym mleku krowim jest jego około 3%, w takim naturalnym 3,3% powiedzmy. Są to ciągle 3%, a u szczura masz aż 9% białka, ponad 9% białka. W mleku szczurzym też masz znacznie więcej tłuszczu, 12%. Wyobraź sobie, takie kremowe musi być, jak taka śmietana, jednocześnie mleczko skondensowane o bardzo wysokiej zawartości białka, trzykrotnie wyższej niż u krowy. I skoro twój instynkt ci mówi, że to jest taki naturalny twój pokarm, czy faktycznie tak naturalnie z przyjemnością wypijesz mleko szczurze? Czy chętnie wypijesz mleko psa? A co powiesz na mleko świni? Ponieważ także mleko świni ma całkiem niezłe parametry. Zobacz, ma więcej białka niż mleko krowie, 3,7. Jest nieco słodsze, minimalnie słodsze od mleka krowiego, a w zasadzie możemy powiedzieć, że mleko świni jest dość mocno zbliżone składem do mleka krowy. Czy chętnie wypijesz mleko świni? Co powiesz na mleko konia albo słonia? Oraz, nie wolno nam pominąć mleka szympansa, które jest składem najbliższe mleku ludzkiemu. Czyli w zasadzie mleko szympansa powinno być dla ciebie tak naturalne, że w ogóle nie powinno być żadnego dylematu, czy je wypić, czy nie. Ale skoro już w ogóle mówimy o naturalnym pokarmem, to niewątpliwie najbardziej naturalnym pokarmem dla człowieka będzie mleko ludzkie. I powiedz mi w takim razie, czy z przyjemnością wypijesz mleko kobiety? I nie myśl sobie o żadnej jakiejś naprawdę młodej, atrakcyjnej kobiecie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Pomyśl o kobiecie najbrzydszej, jaką jesteś sobie w stanie wyobrazić, i do tego dodaj wiele chorób skóry, owrzodzenia na piersiach, wrzodziejące sutki, bo tylko takie mleko powinniśmy porównywać z tym mlekiem, które dla ciebie jest tak bardzo naturalne. Przecież sutki krowy są bardzo, bardzo eksploatowane, są bardzo chore. Ropa w mleku jest naturalnym składnikiem.
Z łatwością to potwierdzisz, jeżeli tylko poszukasz w internecie. Poszukaj sobie, jaka jest dopuszczalna ilość ropy w mleku krowim i przekonasz się, że całkiem spora. Naprawdę dużo tej ropy w mleku krowim się znajduje i nie ma możliwości wyprodukowania innego mleka krowiego, jak tylko z wysoką zawartością krowy, bo nie da się krów tak eksploatować, nie zadając im ran, nie powodując chorób, poważnych chorób, owrzodzeń na tychże sutkach. I teraz wyobraź sobie mleko ludzkie od takiej naprawdę kobiety z bardzo poważnymi chorobami skóry. Czy poczujesz, czy już czujesz, że tak, to jest takie naturalne. Bardzo chętnie po to sięgniesz. W taki sposób chciałbyś się odżywiać. Bo jeżeli tak nie czujesz, jeżeli nie czujesz, że chętnie sięgniesz po mleko od takiej kobiety, chorej kobiety, że czujesz, że nie za bardzo ogarnia ciebie apetyt i ślinka ci cieknie na myśl o mleku szczura albo świni, to obawiam się, że uległeś mlecznej propagandzie. Ktoś wymówił dla tobie, że mleko chorej krowy jest dla ciebie naturalnym pokarmem. Do tematu mleka na biału oczywiście będę wracać. Czekają nas kolejne odcinki i kolejne ciekawe pogawędki na ten temat. Tymczasem dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Koniecznie zostaw komentarz. Bardzo chcę wiedzieć, kto mnie słucha, kto mnie ogląda. Co myślicie? Jakie są wasze poglądy? Bardzo bym chciała, żeby więcej osób się odezwało, chociażby nawet i lakonicznie. Bardzo chcę wiedzieć, kim jesteście. Czy jesteście prowegańscy, czy oglądacie mój kanał dlatego, że jesteście przeciwnikami tego, co staram się tutaj przekazać. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.